Słuchajcie, a propos związków, przypomniała mi się historia. Mówicie, że lubicie historyjki, to dzisiaj wam opowiem historyjkę, autentyczną oczywiście, historia ze studiów, a propos związków. Nie dotykaj, nie dotykaj. I właśnie dzisiaj wam taką powiem dotyczącą związków ogólnie, ale nie zła. Jest. W międzyczasie oczywiście zapraszam do sklepu Introwear, tam dostępne kubki. Koszulki z motywami z odcinków, między innymi beze mnie ta firma nie istnieje. I pracownik miesiąca, uwaga, to można dać komuś na prezent taką koszulkę z logo pracownika miesiąca. Przechodząc do dzisiejszego odcinka, słuchajcie, byłem na studiach, ja byłem w akademiku. I w ogóle najpierw zacznę może tam tą historię, która była już chyba na trzecim roku w akademiku, a potem może się cofnę, jakich delikwentów tam wcześniej miałem, bo w akademiku jest o tyle lipa, że po prostu idziesz i nagle mieszkasz z gościem, którego nie znasz, w pokoiku małym. W małym pokoiku i ja o tyle miałem tak, że z bratem byłem. Ja sobie nie wyobrażam, z obcym chłopem po prostu i nagle lądujesz w tym pokoju. No nieciekawa sytuacja, ale słuchajcie, na trzecim roku było tak, kto oglądał poprzednie historie, tam jak wynajmowałem mieszkanie, jak tam z tą byłą dziewczyną i tak dalej, to wie. Tam było tak, że ja wtedy udało mi się wymiksować z tego mieszkania. Wrzucę tu odcinek może na kartę końcową, jak znajdę, że to był ten, ale to poszukam. Udało mi się wymiksować wtedy z tego mieszkania potwornego, gdzie wyszła cała sprawa dla reportera, łącznie z tą matką, która się tam awanturowała i tak dalej, królowa kokosowego raju. Kto oglądał, ten wie. I zachęcam. I wróciłem do akademika. Udało mi się tak załatwić wtedy z kierowniczką tego akademika, że wróciliśmy i mieliśmy cały pusty segment, bo akademiki są takie, że wchodzisz, masz kuchnię, łazienkę i dwa pokoje. Dwoje drzwi i są dwa pokoje, no nie? I to jest segment. I my dostaliśmy pusty akurat, że mieliśmy mieć z bratem cały pusty segment i to jest przeogromna zaleta, jeżeli chodzi o to samo gotowanie, bo uwierzcie mi, że nieraz wracasz tam po zajęciach z tyrany, a tu chłopce kisiel robi albo coś, no i niestety musisz czekać i tak dalej. I chyba przez, nie wiem, 2 tygodnie czy miesiąc normalnie siedzieliśmy sami i po miesiącu przyszedł do nas taki typek. I tu się zaczyna cała historia. I on przyszedł ponownie dlatego, bo się tam nie mógł dogadać z innymi tam w pokoju i w ogóle i oni nie chcieli, żeby on tam był, całe takie afery i tak dalej. I nie będę mówił imienia, ale taki inteligentny chłop, on fizjoterapię studiował i potem jakby to mi się złożyło w całość, dlaczego nie chcieli, żeby może on tam był i on też nie chciał za wszelką cenę. No i wylądował u nas. I on o tyle miał farta, że tak sobie to wykombinował, że miał sam pokój. Ja byłem z bratem obok pokoju, a on miał sam dla siebie, słuchajcie, cały pokój. No nie? I on generalnie tak przez dłuższy czas, jak się obserwowało, na przykład rano, wiecie, ty wychodziłeś na uczelnię, potem wracałeś, miałeś zajęcia i tak dalej. On generalnie spał do 12, a potem grał cały czas w giery. Non-topper, nie? No i w porządku, taki gościu tam komunikatywny i tak dalej, tu coś pogadał, pamiętam, że mega jarał się tymi grami. On grał w... patrzcie, wyleciała mi ta nazwa. Boże, Fortnite? Nie, to nie był Fortnite. Boże, coś na Q. Jak miała ta gra? Coś z Q. I taki gościu też tam na wyspie, strzelał z łuku i tak dalej, i tak dalej. Quake? Nie Quake. Nie wiem. Coś takiego, ta giera była. I on cały czas to napierniczał. I słuchajcie, do niego przychodziła dziewczyna, no nie? Do niego przychodziła taka, to była jego dziewczyna i oni tam siedzieli w tym pokoju. I tak w ogóle kiedyś kątem oka zobaczyłem, że on sobie w ogóle złączył łóżka dwa. Urządził sobie tam po prostu paradajs, no nie? A dlaczego? Dlatego, że Michał generalnie był w porządku gościem, ale miał jedną wadę. Mianowicie taką, że on w ogóle nic nie robił. I to dosłownie. I pamiętam, było tak, że zawsze jak coś robiłem do jedzenia, to on nieraz to tak jak gołąb, jak ja to nazywam, na żula. I tak kiedyś też sam się spytałem, mówię, chcesz? Mówię tu kiełbasy tego. Ajajaj, mówi Piotrze, kurczę, no głupia sprawa, ale mówi dobra, mówi weź, jak możesz, to mi daj, no nie?
Ja pamiętam, że raz tak mu dobra ogarnąłem, tu drugi i kiedyś mi się zapytał, czy patelnię tam mogę pożyczyć. Ja mówię, że dobra, mówię, spoko, tylko weź ją potem umyj, po prostu, żeby to nie leżało, bo ciężko potem to domyć. A wiadomo, patelnię to miałem wtedy, nie wiem, za cztery dychy jakąś i tak dalej i no musiałem jakby o to dbać. I on mówi, dobra, spoko, nie ma problemu, umyję. I pamiętam, że wracam pierwszy raz, jakoś po południu patrzę, patelnia leży, garki wszystkie w ogóle. Marcin gra sobie w grę. I mówię, Marcin, weź, umyj tą patelnię. Mówię, jak coś, dobra, umyję. Ja idę na zajęcia, mówię, wracam wieczorem, to dużo czasu jest, to tam po prostu umyj tylko tą patelnię, no nie? Słuchajcie, wracam, godzina tam chyba 19:00 i pierwsze co, wchodzę, odwracam się, tak jak wszystko leżało, tak leży, patelnia, wszystkie naczynia, wszystko. I ja już tylko mówię, Marcin, a on dobra, już pod przymusem leci, mówi, dobra, umyję to, no nie? I zaczął tam myć, no to z łaski swojej umył te naczynia. I, no i słuchajcie, w ogóle on się tak urządził z tą dziewczyną, ta dziewczyna wszystko mu robiła. Wszystko. Ona cały czas po nim zmywała. Ona normalnie zakupy mu przynosiła. Naprawdę, on był w porządku. On był inteligentny chłop i tak mówił, naprawdę w porządku, ale właśnie miał tą taką mroczną stronę, że on po prostu nie robił nic. On w ogóle te studia to też tam zawalał cały czas. On cały czas siedział, bardzo dużo, wiecie, też jarał sobie. Jarał i tylko grał w te gry. I ta gościówka normalnie dzień w dzień przychodziła. I ona, co najlepsze, ona była przeszczęśliwa, że może z nim leżeć. To jakby ona była przeszczęśliwa, że może z nim siedzieć i w ogóle, nawet jak on w te gry tam grał, to ona była zadowolona, no nie? Prawdziwa miłość chyba, to musi być prawdziwa miłość. I słuchajcie, siedzę kiedyś sam w akademiku, był jakoś wieczór, brata nie było, siedzę sobie przy komputerze, no a obok oczywiście Michał był, grał w gry i była ta dziewczyna jego. I słyszę taki nagle podniesiony głos. I tak wiecie, od słowa to tak narastało. Ona się tam zaczęła drzeć, że która ci tu już nogi rozłożyła, coś tam. I takie, i nagle takie, o takie coś. O takie szczuranie, nie? Jakby ktoś kogoś, wiecie, jakby się przepychali tam w tym pokoju. Ja tak, a wyobraźcie sobie, a ja siedzę i słucham, mówię, co tam się odpilcze. A potem to już z grubej rury tam coś tam, darcie, tak się zaczął drzeć. Normalnie, Marcin się tak zaczął drzeć, tak się odpalił. I dalej, i znowu. I słychać było, że nagle ona chyba się zaparła tam w drzwiach i w ogóle nie chciała chyba wyjść. I wiecie, z pokoju do segmentu. I nagle, nie wiem, czy on ją walnął, czy coś, ale po prostu słychać było takie buu. I ona po prostu padła tam w kuchni na w ogóle płytki, w ogóle wywaliła się. On ją jakby wyrzucił, wypchnął ją w ogóle z tego. I wypił coś tam. A ona dalej, ona głupia. A ona leciała. I ten. Tylko, że było to po suchu. Ja to ze suchu. I ja mówię, nie wychodzę. I ja sobie myślałem, naprawdę, to ja to się bałem, że coś się zaraz stanie. I potem zaczęli się wypychać już z wyjścia z segmentu. I dalej. I w końcu on taki... No tymi drzwiami, a ja się zacicho. Ja mówię, w ogóle nie wychodzę. Mówię, nie wychodzę, nie będę. No bo nawet głupio mi było, bo jeszcze, jeżeli to było dwóch typów, nie? No to, nie wiem, człowiek by wyszedł, powiedział, co wy odwalacie? No panowie, weź ta się. Czy coś, no nie? Ale chłop ze swoją kobietą, no co ja się wpierniczał w jakieś ich akcje? Ale byłem zdziwiony, że to doszło do takiego stopnia. I teraz było najlepsze. I siedzę, słuchajcie, siedzę normalnie tak cicho i mówię, no... Ciekawe, czy wejdzie, czy nie wejdzie, zacznie się tłumaczyć z tego. Pukanie. I nagle jak usłyszałem takie, to ja już, Jezu, mówię, i Boże, byłem przerażony. No i otwieram. I oczywiście Marcin, Piotrze, powiem ci, że... A ja tak już wiedziałem, no wiadomo, że to słyszałem. I tak siadam, mówię, no co tam się stało? Mówię, no słyszałem, mówię, no nie wiem, co tam. I tego... Piotrze, on tak mówił, to mnie rozwaliło. Słuchajcie, jaki typ, w ogóle obczajcie mistrza, no to był kurde Sigma normalnie, nie? Nic nie robił. Zrobił się z niej po prostu służącą. W ogóle ona wszystko mu podawała, przynosiła, on sobie tylko jarał, grał w gry i tyle. I mówi, Piotrze, ja już tak dłużej nie mogę. Sam słyszałeś, po prostu
Ja już powiedziałem, ja mam tego dosyć. Ja powiedziałem, ja mam tego dosyć, po prostu to taka huśtawka. Ja normalnie, wiecie, że mi się śmiać wtedy chciało, ja mówię, nie, no mówię, jesteś prze... Mówię, no nie, nie mogę, jaki chłop. Ja mówię, nie, no mówię, no tak, no mówię, no nie ma co. I tak przytakiwałem, nie ma co. I mówię, a idę se, muszę się odstresować, idę se włączyć, idę se, gierę se włączę, to mówi i tak dalej. Piotrze, spoko, jesteś gość, w ogóle pogadajmy i tak dalej. Ja, ale i naprawdę, on mega sympatyczny, no, był serio. Mi się wydaje, że właśnie to jest ten problem, że takie chłopy, co zniewalają tak w jakiś sposób kobietę, to w opozycji do innych ludzi jakby, oni są mega spoko. Oni jakby, wiecie, oni są naprawdę przyjemnymi gościami. Dlatego może nieraz jak ktoś opowiada, ta kobieta, że on jest, to nikt nie wierzy. Nikt jakby, co ty gadasz? Przecież on normalnie, a tu widzicie takie jakby dwie twarze, ale to jest nic. Tutaj po tej awanturze, na następny dzień chyba, normalnie wracam do akademika, wchodzę do segmentu, drzwi otwarte do pokoju Marcina, patrzę, siedzi już sobie z tą swoją dziewczyną, normalnie wszystko. I jeszcze ona zadowolona, już tam mu robi jedzenie od nowa. I ja mówię, miałem takie do Marcina pokazać. Mówię, przegość normalnie. A Marcin jeszcze mógł mi oczko puścić. I on powinien szkolenia przeprowadzać, jak ustawić się w życiu po prostu, nie? Tylko, że wiecie, on był bystry, nie? On tam tak samo zawalił pół roku, to od razu nadrobił. Wiecie, fizjoterapia nie jest prostym kierunkiem. To ogólnie trzeba mieć łeb, a on tam mimo to wszystko robił. Są jeszcze historie z poprzednich, jak w akademiku, to kiedyś tam opowiadałem, ale tak nieszczegółowo chyba, jak mieliśmy dwóch gości i potem takich dwóch, o Jezu, ale to w następnym odcinku wam opowiem. Rozbiję to na kolejne odcinki, żeby na spokojnie, powoli, szczegółowo opowiedzieć. To były przejaja, jak chłop trzymał stare kotlety cały czas, jak sikał koło ubikacji, non-topper i to wam opowiem, jakie były sceny, jak wpadałem za nim do łazienki i mówię, a i co mówię? Mówię, chodź tutaj, co zrobiłeś? Ale były jaja, no. Ale to już w następnym odcinku. Ja zachęcam do pozostawiania subskrypcji, jak nie chcecie przegapić. I co oni zrobili z tymi zakrętkami? Nie doprowadza was to do szału? W ogóle to, że się nie chce oderwać, ale potem się też nie chce zakręcić. Co oni porobili z tym? To jest koszmar jakiś. Tyle wód, co rozlałem już w aucie, w domu, to szok. No. Link do sklepu macie w opisie. Zapraszam do sklepu. Pozdrawiam, do zobaczenia.